you, I feel you, I wrap myself around you, I want to squeeze you, release you, I just can't get enough, and if you move real slow, I let it go. I'm so excited, and we just can't hide it, I'm about to lose control, and I think I like it. Jesteśmy na Hawaje! And we just can't hide it, I'm about to lose control, and I think I like it. Sun shines brightly through the window pane. Day has broken, but I'm staying here. I close my eyes and snuggle down, back down to sleep. Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj jest nasz czwarty dzień na Hawajach. Jesteśmy właśnie nad naszym basenem hotelowym. Dzisiaj stwierdziłyśmy, że nie chce nam się leżeć w piachu, idziemy na basen, pochillujemy, może później wskoczymy do wody, zobaczymy. W każdym razie na początek sobie kupiłyśmy jakieś chipsy w sklepie przed chwilą, bardzo zdrowo. Ale do śniadania mamy jabłka. I tak, także zapowiada się znowu kolejny dzień bardzo leniwo. Słuchajcie, minęły dopiero 2 godziny, odkąd sobie leżymy nad basenem i musiałyśmy już 4 razy przenosić nasze leżaki dookoła budynku, ponieważ jest tutaj dookoła naszego hotelu pełno wysokich budynków. Może gdyby ten nasz hotel był troszeczkę niższy, on ma 45 pięter, no to jest jednak zasłania to słońce. Zmykamy, słuchajcie, już z basenu, jest prawie godzina 15. Idziemy się ogarnąć i pójdziemy na miasto jeszcze kupić sobie coś, bo jutro jedziemy w teren, a nie mamy żadnych toreb, żeby schować nasze rzeczy, więc musimy kupić torby. I też idziemy na kolację do czego, Jessie? Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, także jeszcze tam nie byłam, także będziemy to mój pierwszy raz. Wyszłyśmy sobie porobić zdjęcia i też popatrzeć, co jest w sklepach, bo dopiero na 19 idziemy na kolację, więc mamy troszeczkę czasu, a że jesteśmy w samym centrum Honolulu, to skorzystamy z tego. Słuchajcie, wyszłyśmy właśnie z Cheesecake Factory, tak? Tak. I nie nagrywałyśmy nic, bo tam było mega ciemno, w każdym bądź razie. Idziemy spać. Idziemy spać, zapłaciłyśmy bardzo duży rachunek. Nie idźcie tam jeść. Jedzenie było bardzo dobre. Bardzo dobre, ale za dużo zjadłyśmy chyba. Nie nagrywałyśmy nic wam tam, bo jest mega ciemno i teraz myślałyśmy, żeby gdzieś pójść, ale jutro gdzie jedziemy, Jessa? Jedziemy do Lani Kai. To jest taka fajna plaża. Jest East Shore. Zobaczymy coś innego niż nasza Waikiki Beach. I tak, Tyle chyba na dzisiaj, co? Tyle. Za dużo się nie działo, ale idziemy spać, jest 9:30, idziemy Lulu. Idziemy Lulu, ale ja tak mówię, że Kuba była typowo taka crazy, szalona, a Hawaje mamy tylko takie typowo wypoczynkowe, co? Tak. Hawaje są takie, że my leżymy na plaży, faktem pójdziemy coś zobaczyć więcej, ale chcemy tak typowo wychillować, także następne wakacje będą bardziej szalone, a są już za niedługo. Także z tego miejsca się z wami żegnamy, życzymy wam dobrej nocy i idziemy spać. Jest 9 wieczorem, a my mamy taki jetlag, że musimy iść spać. Bywa. Bye! Just can't hide it. I'm about to lose control.